Czy błędy w Biblii to poważna sprawa? Czy gdyby w Biblii były błędy, to byłaby to poważna sprawa? 34 lata temu uwierzyłem w Pana Jezusa, ale to nie było tak, że nie interesowało mnie, co Biblia ma do powiedzenia. Czytałem ją bardzo krytycznie i gdyby choć jeden błąd znalazł się w Biblii, to całe chrześcijaństwo uznałbym za niebyły epizod w życiu, nie wart nawet jednego funta kłaków. Dlatego dla mnie osobiście błędy w Biblii to poważna sprawa. Dlatego, że jeśli w Biblii znajduje się choć jeden błąd, to nie ma sensu jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Całe chrześcijaństwo jest nic nie wartą bajeczką. I należy zdemitologizować Biblię. Tak uważali niemieccy badacze Nowego Testamentu, na przykład Rudolf Bultmann, żyjący w latach 1884 do 1976. Twierdził, że Nowy Testament jest pełen rzeczy, których on sam nie potrafi sprawdzić, a ponieważ on jest mądrzejszy od wszystkich, no to to jego osobiste mniemanie o sobie samym, że on jest taki debeściak, jest rozstrzygające. Jego troska nie dotyczyła historycznego Jezusa, ale raczej głoszenia wczesnego Kościoła o Jezusie, które uważał za istotne. Liberałowie uwielbiali ideę, że wiele z tego, co zostało napisane o Jezusie, nigdy nie zostało powiedziane ani zrobione. Dla nich nie obniżało to ich poglądu na Nowy Testament. Nadal uważali go za godną uwagi księgę, pełną mądrości, jednak ich zdaniem czytelnik bardzo zyskiwałby, jeśli potrafiłby oddzielić istotne elementy Biblii od mitów, które można było ich zdaniem w tej księdze znaleźć. I dlatego charakterystyczne dla tego ruchu jest poszukiwanie historycznego Jezusa. W 1906 roku Albert Schweitzer ukuł termin poszukiwanie historycznego Jezusa. Było wiele poszukiwań historycznego Jezusa, rozpoczęły się one w XVIII wieku i trwają do dzisiaj. Najnowsze poszukiwania rozpoczęły się w latach 80. i są bardziej optymistyczne, jeśli chodzi o to, ile materiału ewangelicznego o Jezusie jest rzeczywiście prawdziwe. Obecnie nawet ewangelicy uczestniczą w określaniu, jakie są kluczowe wydarzenia z życia Jezusa, które naszym zdaniem można najlepiej wykazać jako prawdopodobnie historyczne. Tak na przykład napisał Bóg, nazwisko Bock się pisze, dlatego tak Bóg brzmi bardzo niezręcznie po polsku, i Web. Bok i Web. I teraz oprócz Boka i Weba, wśród badaczy, którzy spędzili lata na ustalaniu, czy pewne wydarzenia z Ewangelii można wykazać jako najprawdopodobniej historyczne, znajdują się tacy jak Evans, McKite i tak dalej, Osborne. Kiedy ewangelicy mówią o tym, co jest najprawdopodobniej historyczne w Nowym Testamencie, mówią z nastawieniem, które mówi, że historia nie jest pewna, ale jest mniej lub bardziej prawdopodobna. Oddzielają jednak to, o czym wiedzą, że jest prawdą, na przykład zmartwychwstanie Jezusa, od tego, co mogą wykazać, że jest prawdą. No i oczywiście każdy, kto na to patrzy, zamieszanie byłby zdezorientowany tym sposobem mówienia, myślenia i pisania. Jeśli wiem, że Jezus zmartwychwstał i wiem, że Pan Jezus powstał z martwych, to jestem tego pewien. Oczywiście dowód jest dla mnie przekonujący. Dlaczego więc nie mogę pokazać, że to prawda? Najważniejsze jest to, że wielu ewangelików nauczających w konserwatywnych seminariach zajmuje się historycznym prawdopodobieństwem, a nie pewnością. I należy zauważyć, że wszyscy oni wierzą,
że część tego, co w Ewangeliach nie zostało faktycznie powiedziane lub zrobione. I to jest bardzo niepoważne. Chociaż są przekonani, że co najmniej tuzin głównych incydentów na pewno lub najprawdopodobniej miało miejsce, istnieje wiele innych powiedzeń, wydarzeń, które kwestionują. Czy potrzebujemy szerszego zrozumienia nieomylności? W 1949 roku grupa konserwatywnych badaczy Biblii założyła organizację, której jedynym celem była obrona doktryny biblijnej nieomylności. Organizacja ta na polskim nosiła nazwę coś jakby Ewangelickie Towarzystwo Teologiczne, ETS. No i tutaj wielu wierzących dołączyło do ETS. Dzieje się to zazwyczaj, takie zaproszenie po uzyskaniu tytułu magistra teologii jest możliwe. I takie spotkania ETS odbywały się na przedmieściach na przykład Bostonu. Tam było opowiadane na przykład przez Wallis, czołowego badacza Nowego Testamentu z Seminarium Teologicznego w Dallas, w referacie zatytułowanym Toward of Broad View of Ipsissima Vox. To on tam zasadniczo argumentował za szerokim spojrzeniem na nieomylność. W jego artykule Wallis zasugerował, że czasami autorzy Ewangelii zmieniali znaczenie tego, co Jezus rzeczywiście powiedział. Takie miał twierdzenie. Wskazał, że czasami wstawiali rzeczy do wypowiedzi Jezusa, to jest wkładali słowa w jego usta. Czasami nawet zmieniali tożsamość mówcy i informowali, że jedna osoba powiedziała coś, co w rzeczywistości powiedział ktoś inny. To jest oczywiście niepoważna propozycja i ja w taką sytuację nie wierzę i nie dopuszczam jej możliwości do tego, żeby była traktowana poważnie. Jest to tylko prywatna opinia tych, którzy takie rzeczy opowiadają. Osobiście szokuje mnie tego typu mówienie. Większość jednak w pokoju wydaje się bardzo akceptować to, co miał do powiedzenia. W rzeczywistości wielu innych ewangelicznych uczonych naucza tego, czego Willis nauczał właśnie również w tym wystąpieniu. Warto zauważyć, że dr Willis jest prezesem tego stowarzyszenia od 2016 roku. Nie wiem, czy już przestał, bo to już parę lat minęło. Najwyraźniej jego poglądy reprezentują główny nurt obecnych członków ETS. Najważniejsze jest to, że dla większości konserwatywnych uczonych ewangelickich i dla większości studentów, których uczą, Biblia ma być krytycznie oceniana w celu ustalenia, co zostało faktycznie powiedziane i zrobione, a co nie. Więc jest to bardzo błędny, szeroki pogląd na nieomylność, którego ja osobiście nie popieram, nie wyznaję i przestrzegam przed uleganiem tego typu poglądom. Niech Bóg was błogosławi. Pamiętajcie, cała Biblia jest nieomylna, każda kreska, każda kropka nie przeminie, dopóki niebo i ziemia nie przeminie. I słowa Pana Jezusa, nawet jak niebo i ziemia przeminą, to słowa Pana Jezusa nie przeminą. Dlatego w niektórych wydaniach słowa Pana Jezusa są na czerwono zaznaczane. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że słowa Pana Jezusa nie przeminą, nawet jak niebo i ziemia przeminie. I tutaj nie ma miejsca na żadne błędy. Cała Biblia jest prawdziwa. Jeśli choć jedna rzecz w Biblii byłaby nieprawdziwa, to całość chrześcijaństwa można sobie wsadzić jako bajeczkę o świętym Mikołaju i zapomnieć o tym, że się kiedykolwiek w takie coś człowiek angażował. Natomiast jeśli Biblia jest nieomylna, no to mamy Słowo Boże, które jest potwierdzone. Dziękuję za uwagę.